Polska wieś jest dziś piękna i nowoczesna. To także ogromny rynek pracy, na którym potrzeba młodych, zdolnych ludzi z pasją. I takich właśnie kształci 59 szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najnowocześniejsze pracownie, nauczyciele praktycy i szczęśliwi uczniowie. Wymarzona szkoła, szkoła z zawodem. Wybór jest prosty. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to Twoja przyszłość. To, co technik rolnik wyprodukuje, to technik żywienia i usług gastronomicznych weźmie na warsztat. Zdrowy i pyszny posiłek. A po taki można sięgnąć w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Nie może być użyta zbyt duża ilość elementów dekoracyjnych. Bo jak wiadomo, co za dużo, to niezdrowo, a przecież nie tego uczniowie mają się nauczyć. Tu ma być zdrowo i zgodnie z technologią. Do dzieła. Czy to aby na pewno kuchnia, a nie pracownia plastyczna? Uwielbiam robić desery różnego rodzaju. Oj, ostrożnie, taki deser potrafi zrujnować sylwetkę. Na szczęście w tej szkole prowadzonej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi otyłość uczniom nie grozi. U nas w szkole jest oczywiście sala fitness, jest siłownia. A poza tym jest wiedza. Uczymy się co jeść, jak jeść, żeby odżywiać się zdrowo. Jeden rząd musi być taki sam, tak? Drugi może być zupełnie inny. Są uczniowie, którzy uczą się poprawnie trzymać nóż i obierać ziemniaka przysłowiowego, natomiast są uczniowie, którzy mają konkretne zainteresowania i zamiłowania. W podjęciu decyzji o kierunku kształcenia i szkole z pewnością pomoże odpowiedź na kilka pytań. Czy chcesz spełniać marzenia? Czy chcesz, żeby nauczyciel miał dla ciebie czas? Czy chcesz się uczyć w nowoczesnych pracowniach? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie będzie dobrym wyborem. Uczniowie odbywają praktyki zagraniczne i możemy sobie porównać bazę naszej szkoły z tym, co jest w państwach Unii Europejskiej. Nasza baza jest porównywalna, a w niektórych częściach nawet bardziej nowoczesna. I ta nowoczesność dotyczy nie tylko żywieniowej ścieżki kształcenia. W resortowej szkole rolniczej w Starym Lubiejewie można też wybrać kształcenie w innych zawodach. To technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury krajobrazu, a także kucharz, cukiernik oraz mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych. Dorośli z kolei mogą rozwijać swoje kwalifikacje na kursach zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jest wybór, są chęci i jest ogień.